Izabela Katarzyna Brzygłocka, najpracowitsza posłanka Dolnego Śląska. Izabela Katarzyna Brzygłocka w pierwszej piątce polskich parlamentarzystów pod względem ilości zgłoszonych ustaw i obecności na posiedzeniach Sejmu. Pierwsza wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Twórczyni i przewodnicząca Sejmowej Podkomisji do Spraw Rynku Pracy. Katarzyna Brzygłocka to moja prawa ręka, wiceszefowa Klubu Parlamentarnego Platformy. Osoba, na której spoczywała odpowiedzialność za właściwie wszystkie ustawy przez te 4 lata, za ich sposób prowadzenia, za pracę komisji, za składy komisji. Była więc jednym słowem niezastąpiona i niezwykle pracowita. Pani poseł Brzygłocka jest niewiarygodnym pracusiem. Czasem mam wrażenie, że właściwie na jej głowie jest cały klub, co oczywiście w niczym nie umniejsza pracowitości pana przewodniczącego i pozostałych wiceprzewodniczących. Ale ona pierwsza wstaje, bo z reguły uczestniczy w konwentach i ostatnia się kładzie spać, bo sprawdza, jeżeli są głosowania, jakie są dyspozycje, więc to naprawdę jest tytan pracy. Zajmuje się bardzo trudną dziedziną i taką wrażliwą polityką społeczną i rynkiem pracy i muszę powiedzieć, że chyba jest, jeśli nie najlepszą, no to jedną z trójki najlepszych specjalistów w tej dziedzinie, w tym Sejmie. Wysoka Izbo, w imieniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny rekomenduję Wysokiemu Sejmowi przyjęcie sprawozdania Komisji zawartego w druku sejmowym numer 3553. Najważniejsze ustawy. 100 tysięcy miejsc pracy dla młodych Polaków. Abolicja dla drobnych przedsiębiorców zadłużonych w ZUS. Elastyczne urlopy macierzyńskie i tacierzyńskie. Działania na rzecz ograniczenia tzw. umów śmieciowych. Rozwiązanie problemów matek prowadzących działalność gospodarczą. Pani poseł Katarzyna Brzygłocka jest osobą niezwykle wrażliwą na sprawy ludzkie. I chyba to było powodem, dla którego w uznaniu jej kompetencji Klub Platformy Obywatelskiej powierzył pani poseł funkcję wiceprzewodniczącej klubu. Ta jej odpowiedzialność za przeprowadzenie bardzo poważnych ustaw, za to, aby te ustawy dawały obywatelom możliwość rozwiązywania ich problemów. I tutaj przykład, który już od początku przyszłego roku będzie faktem, to bezpłatne porady prawne. 1,5 miliona bezpłatnych porad prawnych. W samym Wałbrzychu parę punktów, które będą świadczyły na co dzień dla każdego potrzebującego pomocy w trudnych dla siebie życiowych sprawach. To również zasługa pani poseł Katarzyny Brzygłockiej i jej osobę jako bardzo dobrego posła pozwolę sobie szanownym państwu rekomendować. Pani poseł Katarzyna Brzygłocka łączy wiele wyjątkowych cech. Zawsze mi imponuje jej skrupulatność i zaangażowanie w sprawy, którymi się zajmuje. Mamy też wszyscy poczucie bezpieczeństwa, kiedy ona się zajmuje tymi sprawami, bo wiemy, jak wysokie ma kompetencje, zwłaszcza w obszarze spraw społecznych, a szczególnie jeśli idzie o rynek pracy, kodeks pracy, zatrudnienie, świadczenia dla kobiet, zwłaszcza dla matek pracujących. Tu zawsze jest dla nas niewyczerpaną kopalnią wiedzy i ekspertem. A do tego jest niezwykle ciepła i pogodna, co ma ogromne znaczenie, kiedy rozmawiamy nad sprawami, kiedy rozmawiamy o sprawach trudnych, sprawach kontrowersyjnych, sprawach spornych, bo wtedy dużo łatwiej o znalezienie najlepszego rozwiązania. Dlatego uważam, że takich parlamentarzystów najbardziej nam potrzeba i dlatego wszystkich namawiam do głosowania na Katarzynę Brzygłocką. Znam Kasię Brzygłocką wiele lat, bardzo uczciwa, sumienna osoba. Proszę państwa o oddanie głosu w najbliższych wyborach na panią Katarzynę Brzygłocką. Izabela Katarzyna Brzygłocka jest także przewodniczącą Rady Ochrony Pracy, autorką wielu inicjatyw mających na celu zmniejszenie liczby wypadków zarówno w pracy, jak i na drogach, szczególnie wśród dzieci.
Katarzynę Brzydgłocką znam 10 lat. Była jedną z pierwszych moich nowych koleżanek posłanek, kiedy znalazłam się w Sejmie i przez te 10 lat pokazała, że jest bardzo dobrym, pracowitym, bardzo merytorycznym posłem, który świetnie odnajduje się w swojej komisji. Jednocześnie jest doskonałą organizatorką, bo jest wiceszefową Klubu Platformy Obywatelskiej i całe działania związane z przygotowywaniem ustaw spadły na jej barki. Bardzo pracowita, bardzo merytoryczna, bardzo koleżeńska i mam nadzieję, że za kilka tygodni spotkamy się znowu na kolejną kadencję w Sejmie. Kasia Mrzygłocka jest bardzo pozytywną postacią polskiego parlamentu. Jest niezwykle kompetentna, pracowita i swoją pracą na rzecz społeczeństwa, zwłaszcza w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, zrobiła bardzo wiele. Jestem pod jej ogromnym wrażeniem, pod wrażeniem jej ciepła, ale i kompetencji. Jako posłanka okręgu wałbrzyskiego od 3 kadencji wspiera rozwój naszego regionu. Inwestycje gospodarcze w specjalnej strefie ekonomicznej, budowa starej kopalni, rozwój sieci dróg i połączeń kolejowych. Dla mnie ważne jest, że w klasie politycznej Katarzyna Mrzygłocka wypełnia pewną lukę, bardzo istotną lukę, takiej aktywności, w której można liczyć na profesjonalizm, na wiedzę, na determinację, na te wszystkie cechy, które są bardzo, bardzo rzadkie. Dlatego też Katarzynę Mrzygłocką popieram także w tych wyborach jesienią 2015 roku. Kasia Mrzygłocka. Ambitna, pracowita posłanka. Świetnie reprezentuje Wałbrzych. Gorąco zachęcam do oddania na nią głosu. 25 października wybieramy parlamentarzystów do Sejmu Rzeczpospolitej. Wałbrzych i Dolny Śląsk ma znakomitą reprezentantkę. To Katarzyna Mrzygłocka. Chciałbym Państwu rekomendować. Katarzyna Mrzygłocka w polskim parlamencie. Nie może jej zabraknąć. Zapraszam do głosowania na panią Katarzynę Mrzygłocką, bardzo pracowitą i zapracowaną panią poseł, która walczy o sprawy ważne dla całego regionu, w tym również dla nas. Izabela Katarzyna Mrzygłocka jest bardzo skutecznym, niezwykle pracowitym posłem ziemi wałbrzyskiej. Trudno mi sobie wyobrazić zrealizowanie pojedynczych choćby projektów, które w ostatnim czasie zmieniły Wałbrzych bez jej udziału, bez jej pomocy, bez jej wsparcia. Pracowity, skuteczny, oddany sprawom Wałbrzycha poseł. Kasia Mrzygłocka to osoba, która jest niezbędna dzisiaj na pewno tu w Wałbrzychu dla Platformy Obywatelskiej, Wałbrzyskiej, ale przede wszystkim jest fundamentem, jest takim filarem pracy Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, jej zaangażowanie, organizacja, ale też takie dobre emocje, które zawsze jest w stanie wprowadzić. Uporządkowanie dało wielki efekt przez ostatnie lata. Jestem przekonany, że będzie mogła kontynuować tę pracę. To wielkie zaangażowanie, dobrą emocję jedną, którą zbudowała. Będzie mogła to robić dalej. W przyszłej kadencji Sejmu. Warto w to wierzyć i warto wybrać ją do Sejmu. Zdaniem Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej sprawy dotyczące rozwoju Dolnego Śląska muszą łączyć polityków o różnych poglądach. Jako wałbrzyszanka jest w stanie rozmawiać z każdym o inwestycjach i rozwiązaniach służących dobru Wałbrzycha, Świdnicy, Dzierżoniowa i wszystkich mieszkańców okręgu wałbrzyskiego. Ja mam problem, bo ja właśnie kocham się w pani poseł Katarzynie Mrzygłockiej, no i muszę sobie z tym jakoś poradzić, ale teraz mogę to uzasadnić, bo jak 10 lat temu przyszedłem do Sejmu, nic nie umiałem, to ta wspaniała osoba, ona mnie cały czas prowadziła jakby za rączkę, nieraz krzyczała na mnie, ale zawsze z jakimś serdecznym uśmiechem, a chcę dodatkowo dodać, że to jest bardzo poważny polityk. Osoba, która dyscyplinuje nasz klub, która przygotowuje wszystkie projekty ustaw, która dla nas jest ogromną siłą. Trzymam kciuki za Kasię. Gwarantuję wam, że jeśli ją wybierzecie, to nie tylko Wałbrzych, ale i cała Polska będzie zadowolona. Tak, trzymam. Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Z ludźmi dla ludzi.